Kochani, moje dwa ulubione tematy, czyli wpadki naszych artystów i czy poradzą godać po śląsku, bo my cały czas mówimy, ale to wiadomo, że godocie, nie? Bo żeście są z Chorzowa. Tak. Powiedzcie, jak to było, czy żeście są rodowitymi Ślązokami, tak. czy takimi naumianymi. Ja się urodziłam w Chorzowie. Ja jestem urodzony w Chorzowie, tak samo Ślązok. Ślązok, czyli myślicie po śląsku, godocie po polsku. No też. I odwrotnie. Też. Powiedzcie, drugi mój ulubiony temat, wpadki na scenie. Jesteście tyle czasu na scenie, więc na pewno te wpadki się zdarzały. Dejcie No trochę taki. Ich było, ale ja nie będę oryginalna w tej anegdocie, bo jak każda kobieta i wokalistka występuje w szpilkach, w obcasach, więc sceny są różnej jakości i oczywiście te obcasy wchodzą w szczeliny i jest trudno wydobyć taki bucik. Ale raz zdarzyło się tak, że rzeczywiście nie mogłam sobie poradzić z tym butem, a ponieważ my z dziewczynami, bo dziewczyny tańczyły, ale myśmy niektóre formaty z nimi też na scenie robiliśmy wspólnie, więc wszyscy się poruszamy, a ja stanęłam. Stanęłam i nie mogłam wydobyć obcasów w ogóle. I jak żeśmy skończyli koncert, oczywiście musiałam normalnie wyciągnąć stopę, but, wyrwać. Jak żeśmy skończyli koncert, a koncert trwał półtorej godziny, minimum, bo jeszcze żeśmy tam bisowali. Schodząc ze sceny, pierwszy schód, który zaliczyłam, obcas odleciał. Więc to było naprawdę ogromne szczęście dla mnie, że nie zdarzyło się to na scenie. Ale druga taka wpadka moja, gdzie mój mąż do dzisiaj się śmieje i opowiada to znajomym i przyjaciołom i rodzinie. Śpiewaliśmy koncert kolędowy. I śpiewałam kolędę, jaką kolędę? Lulej żyje Zuniu, gdzie zapomniałam tekstu. Oczywiście w kościele ludzie z nami śpiewali kolędę, bo je znają, lubią, tak? Więc była okazja do wspólnego śpiewania. Oni śpiewali dobrze, a ja niestety sobie szyłam. Wymyślałam sobie takie teksty. Te refreny były wspólne i one były ładne. Natomiast zwrotki moja żona robiła coś takiego. Ja chciałam od niego pomocy, on oczywiście ja też zero tekstu, ja śpiewałam inne kolędy. A ogromne zdziwienie na twarzach zauważyłam na ludziach, kiedy słyszeli, co śpiewam. No. Mój maluśki, piękniuśki wymyślał jakieś słowa. Oczywiście a ci ludzie brewiarze. Tak. Szukali tego tekstu. Zawsze można było powiedzieć, że ja Jorze głaziła do tego kościoła nie stąd i dostała, ale sobie tekst. Tak. Tak, no ja byłam bardzo zdenerwowana, natomiast uśmiech na twarzach ludzi po prostu spowodował, że zeszło ze mnie to, ten stres pełny i no tak się zdarza, no jak się śpiewa na żywo, to mało tego, to żeśmy przygotowywali się do tego koncertu kolędowego tam chyba 2 czy 3 dni przed, więc to naprawdę było dla mnie trudne. Pierwsze zwrotki się, wszyscy pamiętamy te pierwsze zwrotki i refreny, ale pozostałe zwrotki to już jest trudność, więc zapomniałam tekst. Co? Życzę wam więcej wpadek, ale tak serdecznie, porównując adekwatnie do tego, żeby my wrócili do normalności, mogli my śpiewać dla naszej publiczności. Może tak oficjalnie zaproszymy państwa wszystkich na nasze koncerty, zachęcam na, żebyście przyszli oczywiście na koncert. Z ogromną przyjemnością. Jeden telefon twój i my sumy. Tak mówiłam, my jesteśmy zwarci i gotowi. Bardzo fajnie. Drodzy państwo, a już za chwilę następne życzenia. Niech ci w życiu się układa, niech ci w życiu ukochana osoba pomaga. Niech ci szczęścia i miłości nigdy nie brakuje. Niech ci problem czy kłopot humoru dziś nie pasuje. Z końskim zdrowiem zawsze cele zdobywaj i nowe smaki życia odkrywaj. Panu Mateuszowi Kalinowskiemu z Żuchowa życzenia z okazji urodzin śle brat Tomasz z rodziną. Jaki będzie ten nowy dzień i co zaś los nam do? Budzik co
dzwoni, dzyń, 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 jak zwykle wszystko gro. Loto szybko tam i tu, bo życia goni czas. Byle dożyć do lat stu, lecz jedno łączy nas. Jak możesz, to najlepiej przeżyć swoje życie. Żyj tak, jakby każdy dzień ostatni był do ciebie. Więc jak możesz, to najlepiej przeżyć swoje życie. Żyj tak, jakby każdy dzień ostatni twoim był. Życie przeca to jest cud, też tobie pomógł go, byś mu śpiewał z jego nóg, byś ta miłość sobie miał. Jego myślą żyj co dnia, bo taki dar ci śle. Nie toleruj nigdy zła, na miłość otwórz się. Jak możesz, to najlepiej przeżyć swoje życie. Żyj tak, jakby każdy dzień ostatni był do ciebie. Więc jak możesz, to najlepiej przeżyć swoje życie. Żyj tak, jakby każdy dzień ostatni twoim był. Trzeba wiele słów, by dziś powiedzieć ci, nocy inno życia cud. Dzisiaj żyje ostatni raz. Rybki w rzece, co swawoli, niech ci Bozia da do woli. Szczupak, sandacz, okoń, leszcz, niech na haczyk wskoczą wnet. Rybek w morzu też niemało, niech na haczyk wskoczą śmiało. Śledzie, szprotki, także dorsze, to też rybki nie są gorsze. Połów każdy niech udany, będzie wielki i wspaniały. A na koniec niech się zdarzy ta, o której każdy marzy. Co życzenia niech ci spełnia, co dzień trzy, a nie od święta. Złotej rybki ci życzymy, drogi tato, w urodziny. Pan Tadeusz Wyraz Orzesza świętuje 65. urodziny, a wielu wspaniałych wypraw wędkarskich życzę mu dzieci Paulina, Elwira, Radek, Przemek i Jurek. A my dedykujemy Państwu piosenkę Piękny Sen. Chcę tej nocy, chcę bawić się.
tak jak tak oglądać świat. A kiedy nastaje noc i wszystko może się stać, zamykam oczy i wiem, że dzisiaj spotkam się. Noc tak ciemna i tu może śpi raz księżyca, w nim ja i ty. W ramionach twych przetańczyć chcę, tej nocy chcę bawić się. W ramionach twych przetańczyć chcę, jakie są wasze zainteresowania poza muzyką oczywiście? Co tam robicie? Hobby? No my lubimy jeździć na rowerach. Mamy teraz czas. No fajnie, że już jest wiosna, drodzy państwo, więc na pewno będziemy mogli już korzystać z takich atrakcji rowerowych. Przepraszam, tu jeździcie, bo tu jest tak, Śląski, a wy tak, niedaleko mieszkamy. Bo my tutaj jeździmy. Blisko parku mieszkamy, więc z przyjemnością tutaj przyjeżdżamy, ale też lubimy korzystać z siłowni. No teraz na ten czas, jaki jest, są siłownie zamrożone, więc nie możemy z tego korzystać. Natomiast mamy mini siłownię w domu. Super. Ale zero mobilizacji. Niestety. Jest super, no? Niestety, więc nie jest już super. No, ale ja miewam takie momenty, że mnie coś tam zakręci, zejdę parę razy. Ale tutaj studio mnie blokuje czasowo na tyle, że poświęcam tamten czas, ale mimo wszystko powinno się troszkę poruszać. Tym bardziej, że mało wychodzimy i taki no tak. Ruch jest skazany. Nie? No ja na pewno jeszcze, jak żeśmy mieli tych koncertów dużo, praca zawodowa, dom, więc tych zajęć bardzo dużo było. Trudno było znaleźć też czas na czytanie ulubionych swoich książek. A teraz jestem na etapie, że je połykam, więc cieszę się bardzo, że mam ten czas dla siebie i do późnych godzin wieczornych czytam te książki, a kiedyś no, nie było to dla mnie możliwe. A to jest duża wartość czytania książek. Tak. Jaka tematyka, jeżeli można zapytać? Ja lubię takie lekkie książki, tak. Romantyczne, przyjemne, takie, że z uśmiechem na twarzy kładę się do łóżka i zasypiam jak małe dziecko. Jeszcze ja lubię popracować u siebie w ogródku. Mhm. Okay. I teraz zaczął się sezon i już byłem, ale zmarznąłem mimo wszystko, mimo tego, że było ostre słońce, ale było dosyć chłodno. Ale się zaczyna ten sezon i troszeczkę tam trzeba zawsze porobić, żeby ogród dobrze wyglądał, to wiadomo, wymaga. Ja chcę powiedzieć, że ja bardzo rzadko męża oglądam w domu, bo albo jest w swoim studio, gdzie pracuje, uczy się i nabywa doświadczenia, albo jest właśnie w ogródku, jak się zaczyna już właśnie ten okres letni, wiosenno-letni. Więc ja mam spokój. A sadzisz coś? Pietruszka, marchew, coś takiego? Raczej wszystkie ozdobne sprawy robię. To też wynika z tego, co Ela wcześniej już wspominała, że weekendy, wtedy, kiedy masz dużo czasu na takie rzeczy, żeby coś sadzić, jakieś grządki typowe, nawet z jakimś pomidorkiem, ogórkiem, to raczej odpadają, no bo tego czasu się nie za bardzo. Ale mamy kochanych sąsiadów, którzy naprawdę dbają o nas i mamy, jak rano wstaję, wychodzę na podwórko, to już na płocie wiszą pomidory, pietruszka, sele, cukinie, naprawdę, więc są przekochani, pozdrawiam ich serdecznie. I takie giganty cukinie tak. i całe dobre. A wracając do cukinii, to moim jeszcze też takim małym hobby jest dobrze coś ugotować. Wow. I na przykład dzisiaj mam przygotowany obiad, który mój kolega nazwał to danie, bo ja nie nazywałem go, bo to moje takie jakieś tam wymyślone. Z wojarzy gdzieś tam do ciepłych krajów. Zawsze mówiłem, jak oni to robią, że w tych ciepłych krajach, jak jemy kolację czy obiad i są warzywa, że to jest takie smaczne. Warzywa zazwyczaj są takie, mają mało smaku i wymagają dosyć dużo przypraw. I ja jak gdyby łapałem te wszystkie knify od nich.
i przeniosłem do siebie do domu i powstało takie danie, które mój kolega, podałem mu ten przepis na nie, nazwał ratatuj a la Stefan. I dzisiaj ratatuj a la Stefan, tak, jemy na obiad, włącznie z naszymi dziećmi. Nasz syn przyjdzie z Klaudią, ze swoją żoną, także oni też bardzo chętnie jedzą te danie. Stefanie, w następnym, jak zaprosimy, bo na pewno was zaprosimy do innego naszego odcinka, no to dokładnie przyniesiesz wszystko i pokażesz telewidzom, jak się robi ratatuj. Jak? Ratatuj Stefan. Szanowni Państwo, pięknie się rozmawia, ale zaraz oczywiście kolejne życzenia dla Państwa. Życzenia płyną do pani Edyty Glenc. Edycie Glenc życzymy radości w każdej sekundzie, uśmiechu w każdej minucie, pogody ducha w każdej godzinie. Niech w szczęściu życie płynie. Zdrowia, pomyślności i wszystkiego, co najlepsze z okazji 81. urodzin składa Ela, prawnuczek Piotruś, wnuczka Ania z mężem Markiem. I tutaj dedykacja specjalnie dla pani Edyty, piosenka Teresy Werner, Serce kocha. Mówi zostań, rozum pyta po co. Od myślenia boli głowa, trudno zasnąć nocą. O miłości ty z rozsądkiem kłótni nie zaczynaj. Nie zadawaj pytań, więcej nie obwiniaj. Nie zadawaj pytań, więcej nie obwiniaj. Długie noce, dzień po rosie, serce kocha. Czasem z bólu bezsilności płacze szlocha. Z niepewności promień słońca dusza mknie. Pomóż Boże tej miłości odrodzić się. Pomóż Boże tej miłości odrodzić się. O nie, o nie, o nie. Nie naruszy szczęścia duszy żadna łza. O nie, o nie, o nie. Nie ugasi żaru. Szczęśliwych nie wykreślą nowe dni. O nie, o nie, o nie. Smak miłości to zawsze ty. Raz na wozie, raz pod wozem, tak już w życiu bywa. Czasem droga wyboista, nieraz kręta krzywa. Ty miłości pozwól sercu dalej decydować. A z rozsądkiem zacznij szczęścia świat budować. A z rozsądkiem zacznij szczęścia świat budować. Długie noce, dzień po rosie, serce kocha. Czasem z bólu bezsilności płacze szlocha. Z niepewności promień słońca dusza mknie. Pomóż Boże tej miłości odrodzić się. Pomóż Boże tej miłości odrodzić się. O nie, o nie, o nie. Nie naruszy szczęścia duszy żadna łza. O nie, o nie, o nie. Nie ugasi żaru dnia, który trwa. O nie, o nie, o nie. Dni szczęśliwych nie wykreślą nowe dni. Drodzy Państwo, to już
koniec dzisiejszego programu Gala Życzeń. A ja z tego miejsca chciałem serdecznie i oficjalnie podziękować Wam, że zechcieliście przyjść do naszego programu Gala Życzeń. Gala Życzeń, dziękuję serdecznie. My również dziękujemy Tobie za zaproszenie. Jest nam ogromnie miło. A korzystając z tej okazji, życzymy Państwu z okazji Świąt Wielkanocnych wszystkiego dobrego, kochani. Życzymy Wam spokojnych, rodzinnych Świąt Wielkanocnych. Na te święta wielkanocne życzymy Państwu wszystkiego, co najlepsze. A ja, drodzy Państwo, się dołączam do tych pięknych życzeń świątecznych i oczywiście do zobaczenia już w niedzielę do Gali Życzeń. Pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiamy. 100 lat, 100 lat.